I teraz okazało się zresztą, że ponieważ my mówię tutaj o polskim rządzie, podpisaliśmy z Rosją, czy ta umowa, w oparciu o którą toczy się śledztwo, to jest tylko załącznik do konwencji chicagowskiej, a nie sama konwencja chicagowska, to najprawdopodobniej, tak przynajmniej twierdzą znawcy, ja wprawdzie też kończyłem prawo, ale oczywiście nie jestem specjalistą akurat w tej dziedzinie, ale wczytując się w to, co mieli do powiedzenia znawcy prawa, wynika, że my nawet, czyli Polska, nawet nie będzie miała prawa odwołania się od tego, co ma ustalić. Właśnie w oparciu o to, że posługujemy się tylko załącznikiem, a nie samą konwencją. No i to jest sytuacja, jeśli ona jest prawdziwa, wydaje mi się, sądząc po reakcjach, po pierwsze rzecznika Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa, który powiedział, że gdyby nawet taki polski protest wpłynął, to oni się tym zająć nie zamierzają właśnie dlatego, żeśmy wybrali załącznik, a nie konwencję. A po drugie, zakładam, że gdyby taka możliwość była, to biorąc pod uwagę stan nastrojów społecznych, rząd już by z niej skorzystał. On też nie skorzystał, bo widocznie nie może. A same deklaracje premiera, że rząd będzie protestował, no, nie mają żadnego znaczenia, ani żadnej rangi prawnej. Tak? To jest tylko taka deklaracja na użytek opinii publicznej, żeby zachować twarz i pokazać, że tak naprawdę coś się będzie działo. Więc tak jak mówię, wydaje mi się, że ten wybór był wyborem fatalnym, doprowadził do tego, do czego mamy, z czym mamy teraz do czynienia, czyli tak naprawdę z brakiem możliwości realnego wpływu na stronę rosyjską, realnego domagania się respektowania naszych praw. I tak najkrócej. Jeszcze jedna rzecz, która tak naprawdę samego, znaczy to są pytania, na które bym bardzo chętnie znalazł odpowiedź i prawdę powiedziawszy nie znalazłem, chociaż myślę, że jako gazeta poświęcamy tego dużo miejsca i też myślę, że bardzo staram się to śledzić w innych mediach. Pamiętacie, jak tak naprawdę została podjęta decyzja o tym, że ten załącznik stał się podstawą prawną polskiego śledztwa. Bo to jest właściwie rzecz najbardziej może wyjątkowo ciekawa, w oparciu o co i w jaki sposób rząd nasz taką decyzję podjął. I prawdę powiedziawszy, mimo że czytałem na ten temat różne wypowiedzi, nie jestem w stanie do tej pory sam tego ustalić i mam wrażenie, że tego nikt nie potrafił do tej pory wykazać. Może śledzę nieuważnie, albo może się na tych rzeczach nie znam. Ale całkiem szczerze dochodzę do dosyć smutnego wrażenia, że wszystko było w atmosferze jakiegoś totalnego bałaganu, gdzie ktoś, bałaganu polegającego na tym, że Rosjanie to zaproponowali, a my żeśmy to po prostu przyjęli bez żadnej głębszej refleksji. Zakładam, że taka decyzja powinna wyglądać mniej więcej w ten sposób, że spośród iluś wariantów możliwego rozwiązania, na przykład wariantu tego, który został wybrany, wariantu takiego, że skoro Rosjanie, że proponujemy Rosjanom wspólne śledztwo, wariantu takiego, który mówi, proponujemy Rosjanom wspólne śledztwo, ale załóżmy, że oni się nie zgadzają, w związku z tym odwołujemy się na przykład do opinii międzynarodowej, tak, to są te różne możliwości, my przeprowadzając taką analizę decydujemy się na jeden z tych wariantów, więc ja kompletnie nie widzę takiej analizy, która poprzedzałaby decyzję o tym sposobie prowadzenia śledztwa, jakie obecnie prowadzimy. I co więcej, nie wiem właściwie, jak to zostało przygotowane, a to wydaje się być jedną z istotniejszych kwestii, której trzeba dociekać przy okazji samego śledztwa. I kończąc swoim, powiem tak, wydaje mi się, że myślę, że o tym też będziemy dyskutowali, jak do tej katastrofy doszło, jaka jest tego przyczyna, ale kiedy przyglądam się już nie samej tej tragicznej wizycie i katastrofie, ale temu, jak potem nasz rząd w tej sprawie postępował i działania podejmował, no nie wiem, co było tak naprawdę, mówię tutaj metaforycznie, większą katastrofą, jeśli chodzi o przygotowanie i o skuteczność naszego państwa. Dziękuję. Proszę Państwa, ja się różnię w wielu sprawach od pana redaktora Wiśnickiego i od pana posła Wikińskiego, także tym, że nie jestem wychowankiem Wydziału Prawa, tylko Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego i w związku z tym dla mnie, proszę wybaczyć, to nie jest żadna aluzja do wspaniałego zawodu i wykształcenia prawniczego, najważniejsze są fakty, a dopiero później konkluzja, najpierw fakty. Otóż i taki kamyczek do pana redaktora Lisickiego, ale także pana posła Lisickiego, niestety nas opuścił. No,
gdyby była ze strony posłów, a takich jak pan Wikiński, większa gotowość i otwartość na współpracę z zespołem, czy wydelegowanie kogoś, może jakiegoś prawnika, może kogoś innego, może historyka, są w SLD przecież także bardzo interesujący historycy, a Rzeczpospolitej i innych wielkich mediów na relacjonowanie prac naszego zespołu, to pan redaktor dzisiaj nie miałby kłopotów z odpowiedzią na to pytanie, dlatego że choć ta sprawa rzeczywiście była bardzo zawikłana i bardzo skomplikowana, to nie jest ona tak straszliwie trudna do wyjaśnienia. Stan faktyczny jest następujący. Rzeczywiście, zgodnie z opublikowanym jako pierwszym przez Rzeczpospolitą porozumieniem z 1993 roku, a dokładnie z artykułem 11 tego porozumienia, bardzo szczegółowo, wbrew temu, co się wmawia polskiej opinii publicznej, unormowane jest postępowanie w wypadku katastrofy samolotów lotnictwa państwowego lub wojskowego. Zasadniczym punktem tego porozumienia, a warto przypomnieć, że było ono negocjowane wtedy, kiedy pan marszałek Komorowski, a następnie osoba wypełniająca, jak słusznie mi pouczono tutaj, obowiązki prezydenta, był wiceministrem obrony narodowej. To porozumienie było właśnie wówczas w 1993 roku negocjowane, gdy on pełnił tę funkcję. Mówi, że w razie takiej katastrofy postępowanie wyjaśniające prowadzone będzie wspólnie przez właściwe organy polskie i rosyjskie. Są dalsze później klauzule, że strony zapewniają sobie dostęp do niezbędnych dokumentów, że mają obowiązek udzielenia pomocy załogom, iż będą wykorzystywały bezpośrednią łączność i tak dalej. Szereg innych szczegółowych sformułowań jest, ale istota tkwi właśnie w tym, że powstaje wspólny zespół powołany przez właściwe organy polskie i rosyjskie. To nie jest tylko sformułowanie blankietowe. Właściwe organy wypadku Polski to jest Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, którą powołuje każdorazowo w wypadku takiej katastrofy minister obrony narodowej zgodnie z zarządzeniem, a które w tej sprawie obowiązuje. To zarządzenie zresztą zostało zmienione 17 kwietnia, ale to jest osobna dyskusja, w którą nie chcę teraz wchodzić, bo ona jest szczegółowa. W każdym razie taka komisja ze strony polskiej powstała i co więcej, proszę Państwa, taka komisja powstała ze strony rosyjskiej. Ze strony polskiej tą komisją kierował pan pułkownik Mirosław Grochowski, który po dzień dzisiejszy stoi na czele komisji technicznej, tak zwanej komisji Millera. W istocie nie ma komisji Millera. Pan minister Miller z całym szacunkiem jest rodzajem nadzorcy politycznego nad zespołem kompetentnych fachowców pod kierunkiem pana pułkownika Grochowskiego. Otóż ten pan pułkownik Grochowski wraz ze swoją komisją udali się natychmiast do Smoleńska i tam spotkali się z analogiczną komisją powołaną pod kierownictwem generała, szefa zabezpieczenia lotniczego, lotnictwa transportowego, którą powołały z kolei organa rosyjskie. I przez pierwsze 3, a tak naprawdę 5 dni, i to jest istota rzeczy, obowiązywało porozumienie z 1993 roku i wszystko, co się działo w Smoleńsku od strony badawczej, było wynikiem prac w oparciu o to właśnie porozumienie. To dlatego pan prezydent Miedwiediew pisał w tymże telegramie do pana premiera Tuska, że podejmiemy wspólne działania, bo tak stanowiło to zarządzenie. I to zostało zrealizowane dopiero 13 kwietnia, i to też wiadomo, jest dokumentacja pełna tych faktów, wystarczy przeczytać raport MAK-u. Tam na drugiej stronie raportu MAK-u to jest wprost napisane. Problem nasz polega na tym, proszę Państwa, że różni politycy mówią, a zespół Macierewicza nie ma znaczenia, a nie ma kompetencji. Różni publicyści różne rzeczy wypisują, niestety czasami także bzdurne po prostu i wprowadzające w błąd, ale faktów mało kto bada.
chętniej idąc w kierunku różnych fantazji. Otóż 13 kwietnia pan premier Putin, będący równocześnie przewodniczącym Komisji Państwowej wyznaczonej przez prezydenta Miedwiediewa, wydaje zarządzenie i mocą tego zarządzenia przyjmuje się, wyznacza międzynarodowy, międzypaństwowy komitet lotniczy, tak zwany MAK, panie Anodin jako organ, który ma badać tę katastrofę w oparciu o załącznik 13 do konwencji chicagowskiej, ale nie w oparciu o konwencję chicagowską i nie o załącznik jako normę prawną, tylko rodzaj mapy drogowej, rodzaj narzędzia technicznego mającego usprawnić sposób badania. Krótko mówiąc, no dobrze, może jeszcze dalej faktografia. I ten stan rzeczy zostaje milcząco zaaprobowany przez pana premiera Tuska. Nie ma żadnego aktu prawnego, nie ma żadnej decyzji, nie było żadnej dyskusji na posiedzeniu Rady Ministrów, nie ma żadnego stenogramu z rozstrzygnięcia prawnego. Strona polska, pan premier Tusk, milcząco przyjął do wiadomości zarządzenie premiera Federacji Rosyjskiej i od tego czasu Polska podczas badania tej katastrofy do opublikowania raportu MAK-u działała niejako w oparciu o zarządzenie premiera Federacji Rosyjskiej. Nie o konwencję chicagowską, tylko o zarządzenie premiera Federacji Rosyjskiej. Tak nie było nawet w czasach komunistycznych, bo wtedy się przynajmniej starano, żeby były równoległe zarządzenia i normy prawne wydawane wprawdzie przez Sowietów, ale z polskimi tytułami naukowymi i urzędniczymi. A tutaj działaliśmy w oparciu o zarządzenie premiera Federacji Rosyjskiej. I zgodnie z tym zarządzeniem przedstawiono, nie wyznaczono akredytowanego, Polska nie wyznaczyła akredytowanego. Polska przedstawiła 17 propozycji personalnych w stronie rosyjskiej w dniu 15 kwietnia, jest stosowne pismo w tej sprawie, i z tych 17 propozycji strona rosyjska wybrała sobie pana Edmunda Klicha. Wybrała sobie. Dokładnie jest relacja ustna samego Edmunda Klicha. W związku z tym to nie jest moja ocena, to nie jest, tak powiem, wynik jakichś działań śledczych, podziemnych i tak dalej. Nie, jest relacja pana Edmunda Klicha, który mówi, no Morozow powiedział, o ty jesteś pierwszy na liście, to ty będziesz akredytowany. W ten sposób wyznaczono osobę, która skupiała w swoich rękach wszelkie kompetencje państwa polskiego w sprawie badania katastrofy smoleńskiej. Wszelkie kompetencje tak dalece, że gdy pan Edmund Klich przed zbadaniem przez polskich ekspertów, przed zbadaniem, wyjechał ze Smoleńska, jak powiedział, ze względów osobistych, to Rosjanie powiedzieli, no to wy panowie pułkownicy nie macie dostępu do tego wraku i nie będziecie go badali i nie zbadali, bo nie ma osoby upełnomocnionej, a jedyną upełnomocnioną jest pan Edmund Klich. A pan Edmund Klich został wybrany ręcznie spośród 17 osób przez stronę rosyjską. Tak wygląda zakres suwerenności Polski podczas tego fundamentalnego prawnej decyzji. W związku z czym Polska nigdy nie działała i nie była związana z Rosją przy badaniu katastrofy smoleńskiej konwencją chicagowską. Nie mogła być zresztą związana, bo konwencja chicagowska w artykule 3 wprost mówi, że nie stosuje się do katastrof samolotów wojskowych i państwowych, a tylko do cywilnych. Na wszelki wypadek, gdyby ktoś chciał jednak zastosować konwencję, to artykuł 82 tejże konwencji mówi, a gdyby ktoś chciał użyć konwencji niezgodnie z jej zapisami, to musi pamiętać, że konwencja nie będzie honorowała takich działań i nie będzie ich aprobowała. Co to znaczy? To znaczy, że wszelkie relacje Polski z Rosją podczas badania tej katastrofy nie korzystają z ochrony konwencji chicagowskiej. I dlatego właśnie rzecznik ICAO odpowiedział stronie polskiej, my z tym nie mamy nic wspólnego, dlatego że to jest nie tylko katastrofa państwowego samolotu, ale także konwencja wprost mówi, nie będziecie korzystali z naszej ochrony, jeżeli zastosujecie te rygory. Wolno wam.
tylko nie będziecie korzystali z żadnej ochrony naszej.